Witam moi drodzy bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku z Terrarii na ekspercie, moi kochani. No, nie grałem pomiędzy odcinkami w ogóle, więc nic nie zrobiłem nowego, ale jedynie co, to przygotowałem sobie łańcuch i sztabki miedzi, bo chciałbym zrobić sobie zegarek. Chciałbym zrobić złoty zegarek, ale brakuje mi dwóch sztabek, a z miedzianą miedź mi się raczej tak szybko nie przyda teraz, więc jestem za tym, aby zrobić... Ale gdzie się robi zegarek? Kol? Masz na imię Kol? Tak. Powiedz mi, gdzie się robi zegarek, przyjacielu. Miedziany. Stół, krzesło. A, tylko stół, krzesło. Czyli tutaj mogę zrobić. Ekstra. I teraz przynajmniej będę wiedział, która jest godzina i daje mi jeszcze szybkość w zwarciu. Czy ja mam coś do wywalenia? Tsunami, szybkość w zwarciu, obrona, szybkość w zwarciu, szybkość poruszania się. Kurka, nie. Raczej tego nie będę używał. Szybkość w zwarciu mam... no, muszę przyznać, że mi się akurat... zostawię to, co mam. Dobrze. No to buciki postrzępione, obraże. Ja mam, ale musiałbym zacząć sprzedawać chyba parę rzeczy. Ale dobra, idziemy tym razem na łowy, bo kurczę, no chyba, że będzie znowu coś trudnego, bo ostatnio mi nie dopisało szczęście. Zadanie. Można złapać na powierzchni dynamiczną rybę. Świetnie. To idziemy na powierzchni próbować. Próbuję złapać dynamiczną rybę, ale pytanie, gdzie teraz jest ta jakaś odpowiednia na powierzchni? To jest za małe. Tu morze? To jest dżungla. Ale mógłbym też zrobić to tutaj. O! To by było... Zoolożka się tutaj pojawiła. No proszę, proszę. Zoolożka Robin. Ej. Dobra. Tutaj by było chyba całkiem si. Bo tutaj jest dżungla już, ale to już, czy to jest zakwalifikowane jako dżungla? Nie wiem, a może byśmy spróbowali tutaj, bo to jest najbardziej bezpiecznie. Dobra, idziemy połowić na razie rybki. W takim razie w moim, w miejscu tamtym, które pokazałem na mapie. To łowiłem ostatnio przy pustyni. Już nie będę robił na razie cięcia. Zobaczymy, czy uda mi się złapać tutaj właśnie. To właśnie w tym miejscu. No to jest jeszcze pustynia. Pytanie, czy to jest jako powierzchnia też brane pod uwagę. Nie wiem. O, świetnie. Dynamiczna ryba, tak? Zobaczymy. Żelazna skrzynia, proszę bardzo. Ale robak poszedł. Także, słuchajcie, ostryga. Łowienie ryby... Łowienie ryb będzie prawdopodobnie miało miejsce co odcinek. Kamienny homar. Zobaczymy. Dobra, no to ja nie będę was zanudzał. Połowie tak długo, aż dynamiczną rybę złowię. Jeżeli się nie uda jej tutaj złowić, to polecę w inne miejsce. Widzimy się, moi kochani, za momencik. Słuchajcie, moi kochani, nie miałem szczęścia tam w tamtym miejscu, więc zacząłem, zebrałem parę ważek i przybiegłem sobie w miejsce, gdzie schodzę do Shimmera. Może tutaj mi się uda złowić dynamiczną rybę, ale oczywiście oszczędzę wam tego i... Kurka, zaraz mnie tu zaatakuje coś. No. O, przeskoczył. O, poszedł sobie. Świetnie. Już myślałem, że... mnie kurka skubaniec dziabnie. Na razie nic nie bierze. Więc dobrze, tak jak mówię, oszczędzę wam tego. I widzimy się, jak złapię dynamiczną rybę.
Hej, jest dynamiczna ryba, świetnie. Dobra, to teraz idę sobie jeszcze. Jestem blisko, więc idę sobie jeszcze połowić rybki na plażę. Słuchajcie, nie miałem tutaj zbyt dużo szczęścia nad tym oceanem i za dużo nie złowiłem, jakieś tam tylko parę rzeczy, więc. Ale mamy dynamiczną rybę, także trzeba będzie oddać tą młodemu rybakowi, wędkarzowi. A teraz chciałbym zanurzyć się jeszcze i zobaczyć, czy są jakieś skrzynki. O, czekajcie. Zanurzyć się i zobaczyć, czy są jakieś skrzynki do zebrania. O Jezusie. Jak zrobię, muszę trzymać na dół naciśniętą, bo inaczej. Jest. Na dół. Weź wszystko. Idziemy jeszcze dalej. Czy już koniec życia? Dobra. Uff. Dobrze jest. Dobrze jest. Do młodego. Oddajemy mu zadanie i jedno złoto i mikstura skrzyni. Brawo. To się bardzo, bardzo przyda. Spoczko. To trzymam. No i co tu mamy? Mamy bezwzględny trójząb. Proszę bardzo. Mamy jeszcze jakieś przynęty. Mamy dużo rybek. Mamy 13 srebra. Dobra, otwórzmy sobie skrzynki. Mikstura obsydianowej skóry. Bardzo przydatne. I co najmniej w butelce. Tu mamy. Na sprzedaż to pójdzie chyba. Cyna i przynęta. I nie zwróciłem uwagi, co tam było. I teraz to. Aha, stołek był. I to? Sztaba z cyny tylko. Ale oszustwo. Ale oszustwo. Dobra, ja sobie zrobię porządki, moi kochani, bo to jest najważniejsze teraz. Ech, nikt się nie wprowadził. Niedobrze. Liczyłem, że ktoś tutaj się do mnie wprowadzi, ale niestety. A zróbmy to w inny sposób. Tak, cyk. O. Pieniądze też poszły. Świetnie. Pnącza to na razie zostawię. Cynę to trzeba tutaj poukładać. Ostrygę trzeba otworzyć. Uuu, biała perła. To ma te... Co się z białej perły robi? Uuu, pokaż mi tworzenie. Biała perła. Mniejsza mikstura szczęścia. Jednorazowo zwiększy szczęście użytkownika. Ale to tylko na krótko. Woda butelkowa, zmokłoliść, biedronka i perła. O kurka, ciekawe. Nie znałem tego. Dobra, w takim razie ja idę podkładać jeszcze parę rzeczy i widzimy się, moi drodzy, za chwilkę. Moi drodzy, zszedłem sobie pod ziemię. Jest noc, jest czwarta nad ranem właściwie, to za chwilę będzie dzień. Znalazłem rudę srebra, chciałbym ją sobie wykopać. I następnie pomyślałem, że pójdę sobie może do Shimmera, żeby jeszcze transmutować parę rzeczy. Jeżeli coś będę mógł, to transmutować. I chciałbym pewną. O, zapomniałem o tym. Przecież. Zapomniałem w ogóle, że mam możliwość. Czy to jest skała, czy blok ziemi? Dobra. Spoko, a co jest tutaj? Mikstura łowcy, dobrze. A to jest mój ten na dole. A to mogę spróbować zejść jeszcze trochę niżej. Czy chcemy już iść na powierzchnię? Żeby nie zginąć głupio. Wiecie, chciałem tak naprawdę przejść trochę na lewo jeszcze, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie dotrzeć do zepsucia. Ponieważ musiałbym kilka serduszek rozbić tych dupek, że brzydko tak powiem, które są na zepsuciu. Ponieważ wtedy może by jakieś amunicja by wpadła, a to by dało mi możliwość zrekrutowania NPC-ta, który jest odpowiedzialny za sprzedaż broni. A żeby to zrobić, to muszę mieć amunicję. I teraz pytanie, czy gdzieś tutaj jest blisko zepsucia. Kamienna ruda. Jest jeszcze złoto. Złoto mi się bardzo przyda. Ale to jest miedź. To nie jest. To nie jest. Dobrze, ja wiem, że nic nie widać.
wstawiam coś. Ok, no i będę musiał tego tutaj rozwalać. Dobrze jest. Pieniążek wpadł. Wpadł. 6 rano, chyba idziemy do domu, ale tu jest złoto. Jest złoto i co teraz? Ruda złota jak najbardziej chcemy. Więc dajcie mi chwilę, ja tą rudę złota sobie już bez cięcia wydobędę. Ruszamy, chyba nie pójdziemy jednak na razie na zepsucie. Czy nie, korabszy? Nie, to nie jest zepsucie, to jest... Jezusie... Szkarłat, przepraszam. O... Dobra, jeszcze to. Spoko, dobra. Wraca przycisk, żebym nie używał potek. Dlaczego? Bo one złoto są. Mam nadzieję, że je szybko nie zużyję, to prawda. Ale wiecie, no... Przydadzą się. Co szybko mogę zrobić? Szybko mogę zrobić złoto. 6 sztuk. I resztę mogę odłożyć do pobliskich skrzynek, ale właśnie jest problem. Bo odłożyłem gwiazdeczkę. Jedną chcę ze sobą zabrać. I czy ja coś więcej mogę wrzucić? Nie. Dobra, chodźmy. Lecimy, moi kochani. Przede wszystkim do podniebnej wyspy. Tam, gdzie jest moja zoolożka, bo chciałbym się z nią przywitać. Wiecie, jeszcze jej dzień dobry nie mówiłem. A później lecimy do Shimmera. Oj, moi drodzy, nie było wcale tak łatwo. Zginąłem kilka razy po drodze, jak biegłem do przez dżunglę. Oczywiście wszystko przez te pierdzielone, jak one tam się nazywają, przez nietoperze. No, nietoperze są okropne w tej grze, naprawdę. Chciałbym to postawić gdzieś. Co mogę przy tym wytworzyć? Jakieś gwiezdne sprawy, nie? Aha, no pewnie. Tylko musiałbym pewnie mieć te wszystkie bloki stąd zebrać, ale dobra. Tylko tyle chciałem. Się przywitać z Zoolożką. Dzień dobry, pani Zoolożko. Co ty masz dla mnie? Masz życie w zgodzie za 4 złota. Hak wiewiórczy za złotówkę. 8 skórzany bicz. 14 punktów obrażeń. No to słabo. Pozwolenie na kota. Na razie latawiec, uszy jaszczurki, ogon jaszczurki. Na razie to ja tego nie chcę. Dziękuję. Dobra. Muszę spaść bezpiecznie. Chociaż woda na szczęście zniwelowałaby upadek tak naprawdę. Ponieważ mam oponkę. Nie, oczywiście nie zawaham się nigdy jej użyć. Oponka jest the best. Ale te nietoperze, jak one mnie denerwują. Strasznie. Dobra, idziemy. Jeszcze szybciutko do Shimmera. Słuchajcie, ja wiem, że wy, moi drodzy, tak naprawdę dla was krótki jest odcinek. Ja już wiecie, że już godzinę gram? A z tego pewnie co będzie sporo wyciętych rzeczy. Więc pewnie dla was to będzie o wiele krócej. Ale dobra, co ja chciałem tutaj zrobić? Przede wszystkim chciałem wrzucić gwiazdkę. Cyk. Co ja zrobiłem? O Jezu, co to jest? Nietoperz. Źle zrobiłem. Nie wrzuciłem gwiazdki, tylko ją zużyłem. Niedobrze. No dobra. Zdarza się. Życiowa pasca jakaś dziwna, coś tam było napisane. Nieważne. No zużyłem ją, trudno. O. Nie tu. Tu. Nie, weź ten kontrol wyłącz. A! O ja, dobra, wiecie co, chyba nie przejdę dalej. Spadnę do Shimmera, trudno. Ale dobrze, bo zobaczymy te... Zobaczymy, co jest tutaj. Bo tutaj nie byliśmy. O, mogę położyć... O, jest... Pajęczy biom. Słuchajcie, pajęczy biom.
Ja jeszcze jestem trochę za słaby na pająki. Mam wrażenie. Tutaj coś biegnie. Jakiś wielki szeli. Wiem, że one są straszne. To jest kolejne. Szeli. Uciekać mi. Jeszcze to. Rany, Julek, ile tu niebezpiecznych mobów jest. Dobra. Szeli. Spadła. Weź to. Dobra, tego szeliego muszę pokonać. Pająki to ja nie mam szans z pająkami. Raczej. Może bym znalazł tą stylistkę, nie? O. Dobra. Jeszcze. Zaświećmy może trochę. Bo zawsze coś pod koniec torów. Domek, 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 serduszko. Domek, serduszko. Słuchajcie, domek, serduszko. Dobrze jest, tylko że na razie muszę rozwalić mamę szlamów. Bo ona, kurczy, mi tu zrobi kuku dużo. Teraz małe szlamy jeszcze. Dobra, ale słuchajcie, dobra. O Jezusie, tyle rzeczy do roboty. Dziewiątka. Cyk, puknij tu. Staw tu. Nie idzie dalej, dobra. Przekopmy się do góry. Tak, 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 tak. Do góry, do góry, do góry. Chcemy zobaczyć, co w tym domku jest ciekawego. Okej. Dobra. Serduszko wziąłem już. I. Tutaj poświećmy sobie. Świetnie. Zazwyczaj właśnie są... właśnie jakiś portret, pianino, to niepotrzebne mi, ale tu szybkość w zwarciu, znowu weź wszystko, to możemy rozwalić. Pytanie, czy chcemy wyżej zobaczyć, co tam jest. Pochodnie mamy, świetnie. Tutaj bym musiał, jest kolejny domek, kolejny domek. Może w końcu zaczarowane lusterko znajdę. Dobra, ja się przekopię tam. Już oszczędzę. Nie, czy nie, nie oszczędzę wam. Będziecie patrzeć, jak się zmagam z kopaniem. I zobaczymy za momencik, czy jest tam lusterko. Oj, fajne, domki dwa, także jest super. Widzę, że jakiś posąg tam jest. Ja wiem, że nie widzicie nic. Nie ten przycisk znowu. I... lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na tym świecie? Pewnie, że ja. Mamy, możemy przywołać oko Cthulhu. Pięknie. Cudownie. Czy chcemy trochę pajęczyn zrobić łóżko? Przyda się. Więc trzeba by było zrobić kilka rzeczy. Ale teraz czy dalej chcę iść? Czy... chciałbym iść dalej, tylko nie wiem, co jest tam ciekawego dalej. Słuchajcie, nic nie widać na razie. O, takie właśnie, ja lubię Explore. Zresztą wy wiecie o tym. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że ja lubię po prostu Explore. Czasami zamiast budować, tworzyć, to ja po prostu lubię eksplorować. Mamusie, ci zabiłem, przepraszam, głupi bot. Głupi nietoperz. Dobra. Pochodnia. Jedziemy. Coś będzie jeszcze tu? Koniec świata. Koniec mapy? Koniec mapy. Dziwne. Nigdy się nie dowiemy, co się dzieje, co się skrywa na końcu tych torów. Ale aż nie mogę uwierzyć. Faktycznie. Zobaczcie,
Koniec mapy. O, mamy salamandrę. O Jezusie. Chcemy ją dziabnąć? Tak, chcemy ją dziabnąć. Tak samo to chcemy dziabnąć. Ekstra powrotu. Tam coś jest jeszcze. No, dobrze. I bomby. Czy chcemy zobaczyć coś na dole? Pewnie, że chcemy. Złoto, srebro i jakaś wielka przepaść. Także kopiemy. Złoto biorę, oczywiście się przyda. Wróciłbym chętnie do Shimmeru, ale nie dam rady teraz już raczej. Bo chciałbym przecież wrzucić parę rzeczy, ale kurczę, jest tak niebezpiecznie tam. Co to jest? Srebro? Dawaj srebro. Chyba będzie upgrade na, srebrną bądź złotą. Nie, chyba nie dam rady. Zebrać tyle srebra czy złota, żeby zbudować sobie lepszą zbroję, nie? Fajnie by było. Wyłącz ten kontrol, bo przeszkadza. Dobra, mamy, ale świetnie. I tak będziemy musieli iść jeszcze na zepsucie, nie na kura, nie, na szkarłat, aby rozbić te dupki, że tak brzydko mówię znowu. No i zobaczymy, co jest tu. Nic nie ma. Tu jest woda ogromna. W tej wodzie też nic nie ma. Skrzynia! Uuu. Chcemy? Pewnie, że chcemy. Kamienny blok wykopię dziurę, żeby woda spłynęła. Ona jest pod wodą w ogóle. A, dobra, to poczekajcie, muszę powietrze wziąć. Dobra. I weźmy sobie to coś w rękę. Semeczkę. Rzućmy. I płyniemy. A, jeszcze muszę to przekopać. I to przekopać. Weźmy sobie powietrza. I płyniemy po skrzynkę wodną. Weź wszystko. I to też oczywiście chcemy wziąć. Tutaj mamy możliwość wziąć sobie trochę obsydianu, nie? O, jest powietrze. Brawo. Dobra. Czy chcemy brać obsydian? Jest woda, więc można by się trochę pokusić o obsydian. Niedużo, bo nie dam rady dużo zebrać z tym oddychaniem słabym. Ale trochę sztuk się przyda. Dobra, powietrze. O, nie mam. Nie mam. Uff, mam. Tutaj coś jeszcze wzięliśmy. Dobra, uff, świetnie. Tutaj jest jeszcze coś. Pytanie, czy ja tam chcę iść? Czy ja chcę się kopać dalej? Czy ja chcę wracać do domu? No ja wiem, że mam krótki odcinek na razie. A kusi, kusi kopanko. Więc jeszcze się tam przekopiemy. Dobra, może tym razem kontrol. O, coś mi bije. O, raz. Rany, królik. O, i jeszcze szlam. Uff, posąg królika chcemy? Sprzedać można zawsze. A tutaj nic nie ma takiego. Dobra, ale kopiemy dalej. Tylko muszę uważać teraz, żeby nie wpaść do lawy. Trzeba się przekopać górą. Jak da radę. Dobra, chyba da radę. Moi drodzy, tutaj pomyliłem klawisze i mnie wywaliło do pulpitu, dlatego też
Musiałem tam zrobić cięcie, ale wydaje mi się, że na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o eksplorację w podziemiach. To jest jeszcze sporo rzeczy, jak widzę, do eksploracji, ale no niestety, coś mi tutaj, jak naciskałem dziwny jakiś klawisz, nacisnąłem, wyskoczyło mi coś tutaj. Nie wiem, co to są, chyba FPS-y, tak? Chyba, nie wiem. Pewnie tak. Więc nie wiem, jak to wyłączyć. Dobra, słuchajcie, wracam w takim razie, używając mojego cudownego, nowego lustreczka. Cyk. Jestem w domu. Pięknie. Dobrze, to teraz. Cyk. Mamy pełno ciekawych rzeczy. Nowych rzeczy. Dzikie kolce. Groźna płetwa. 4 obrażeń. Pozwala pływać. Ja bym może to... To jest szafit. Kurczę, trafienie krytyczne. Radar. Nie wiem. Nie wiem, na co wymienić. Skrzyneczki. To by się też przydało. Mamy mnóstwo fajnych mikstur powrotu. To są... O, mikstura sercowego zasięgu. Złotko. Pięknie. Mikstura sowy. Dobra, słuchajcie, zróbmy. Cyk. Tak. Żelazne kowadło. No ja mam kowadło. A chyba, że trzeba postawię jeszcze jedno przy skrzynkach. Bo to też czasami warto mieć. Na przykład kowadło przy skrzynkach. Serduszko. Czy ja już mam pełnię życia? 200. Czy ja mogę więcej? Czy mogę więcej? Chociaż chciałem to użyć do w Shimmerze, ale spoko, na razie nie trzeba. Mamy obsydianu trochę. Także jest git. Wyłącz to. Dobrze. To teraz tak. Skrzyneczki. Mogę sobie postawić kolejne puste skrzyneczki. Dobrze. Tą skrzyneczkę wodną na razie schowam. Przywoływaczkę schowam. Dynamit, kurczę, czy ja chcę dynamit? Płetwy, kurczę, schować czy sprzedać? Obsydian, obsydian należałoby schować chyba tutaj. Dobra. Przynęty, miksturki to już odłożę. Miksturki odłożymy. Na razie tutaj wszystkie gromadzę, moje miksturki. No i pytanie, co z tym zrobić? Posąg mogę postawić. Miksturkę powrotu mogę odłożyć. No to chyba te kolce musiałbym gdzieś odłożyć, do której ze skrzynek. To nie to. Tutaj mam pierdoły. To obok będę miał też pierdoły. Nie, tutaj nie mam pierdoły. Tutaj nie mam pierdoły. Tutaj nie mam pierdoły. To będę musiał na górę teraz pierdoły kłaść. Dobra, ale posąg. Posąg króliczka. Przyda nam się? Można umieścić, nie? Gdzieś. Na przykład, jeden przycisk, na przykład postawić go na dachu. Niech nas strzeże królik. To się przyda. Dynamit mam tylko jeden, ale spoko, też się przyda. Dobra. Wow. Nie no, przygoda jest świetna, lubię. Uwielbiam terrarię. Dobra, teraz wiecie co? Na koniec pieniążki zużyłem. Zużyłem. Mam różne strzały. Dobra, ale wiecie co? Ruszmy w lewą stronę, bo tutaj jeszcze, tutaj pamiętam, że nas ten szkarłat troszeczkę przytłumił, ale już, słuchajcie, mam szybkie chodzenie, mam skok wysok podwójny, powinno być teraz, okej, tylko ten, nie chcę się tymi kolcami tutaj skaleczyć, a właśnie, a propos, nie skaleczenia się kolcami. Chciałbym dojść w lewą stronę, bo tej lewej strony my nie odkryliśmy jeszcze. Czy ja tu byłem? Byłem, ale skrzynki nie zabrałem. Z jakiegoś powodu. Muszę zrobić sobie linki. Właściwie chyba nie trzeba. Wystarczy tak. Dobra. Tylko muszę trochę... O! Na razie nie ma żadnych... stworów, które mnie mogą łatwo zabić. Na przykład tego... O właśnie, a propos stworów, które mogą mnie łatwo zabić. Słuchajcie, udało mi się opuścić szkarłat. Trafiłem na te tutaj duże drzewa, ale goni mnie jakiś stwór ze szkarłatu, więc szybko uciekam. Przyznam się, że już biegłem przez zimę. Już dotarłem do oceanu.
No niestety, moi kochani, fragment, którym to zrobiłem, skasował się. Nie nagrało się to po prostu. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Więc chcę tylko pokazać, że już mam całą mapę odsłoniętą do końca. Zaraz się zrobi noc, więc zrobimy oczywiście cięcie. I zobaczymy, czy będziemy mogli zbudować sobie coś ze złota. O, już się robi noc. Będzie ciemno. Więc za dużo tutaj nie będziecie widzieć. Tutaj mamy o naszego przyjaciela starca. Mamy tutaj dungeon, więc ale nie będziemy szli już dalej, bo zaraz za dungeonem jest plaża. I to wszystko. Czujesz na siebie wzrok. O rany! O rany! Ja nie mam czym walczyć. Dobra, szybko potki. Mikstura regeneracji. Cyk. Mikstura szybkości. Cyk. Grawitacji nie. Skrzyni nie. Żelaznej skóry. Cyk. Sowy będzie lepiej widać. Dobra. Blasku. Emituje aurę światła. Zwiększa widzenie w nocy. Górnictwa łowcy. Czy ja mam... To nic mi nie daje. Obsydianowej skóry to nie. Sercowego zasięgu, wyczuwania zagrożenia, powrotu, budowania. Kurczę, ja nie mam, moi kochani. No cóż, spróbujemy. Kurczę, czy ja mogę jeszcze zrobić zbroję lepszą? Czy ja mogę zrobić zbroję? Na szybko. 30. Czy ja mogę zrobić zbroję? Żelazną. Nie żelazną, tylko złotą. Zanim się pojawi oko Cthulhu. Szybko rób. Nie wiem, czy mogę 34. Ile potrzebno do tego? 20? 30? Nie dam rady. 25. Za mało. Dobra. To musimy się sobie poradzić ze zbroją, którą mamy. Oj, widzę, że to będzie porażka. Widzę, że to będzie, moi drodzy, porażka. O kurka, już jest. Już jest. Już jest. Ups. Bij, baw. Wiem, że nie ma, moi kochani, że jest ciemno. Ale może nam się uda. O, rany. Czy mi się uda? O rany. Kiepsko. Kiepsko to widzę. O rany. O kurka. Wow. Ja wiem, kochani, przepraszam, że nic nie widzicie. O kurczę. O rany. Heal. Uda się? Może się uda. A może nie. O rany, będzie po mnie. Kurde! A było tak blisko. Ho, 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 ho. O ty. A no nie miałem jeszcze... No nie miałem jeszcze, kurczę... Mogłem bombę rzucać albo coś. Ach. No trudno. Moi drodzy, tym oto sympatycznym końcem
sympatycznym końcem. No w ten sympatyczny sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. O rany. Niedobrze. 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 Mogłem tego użyć. Bumerangu. 17-27 to jest ale silniejszy. No cóż. Życie. Pa, pa.